Witam Was bardzo serdecznie, ksanadianki i ksanadianie, w pierwszy wtorek lata, to znaczy może nie lata, ale wakacji. Mam nadzieję, że czujecie taką ulgę. Jest trochę mniej maili w skrzynkach mailowych, nawet w poniedziałki. Jest trochę mniej zapytań od klientów. Dzieci są na obozach, macie więcej czasu dla siebie. Bardzo wierzę, że to będzie czas na sztukę. Między innymi przynajmniej na sztukę. I w związku z tym dzisiejsze spotkanie trochę będzie bazowało na tym, że ja zakładam, a także życzę Wam tego, żebyście przez najbliższe 2 miesiące więcej czasu mieli. Pierwszy temat, jaki chcę z Wami poruszyć, to jest taki temat, który dość często powraca, przynajmniej raz już o tym rozmawialiśmy, na falach, nazwijmy to tak, na falach naszej audycji. Natomiast jest to temat dla Was bardzo istotny, temat, który się dynamicznie rozwija i to jest temat oczywiście związany z pieniędzmi. Ja też obserwuję pewne mechanizmy i dlatego dzisiaj chciałam z Wami troszeczkę porozmawiać o tym, jak się kształtują ceny dzieł sztuki w kontekście takich faktów jak poważna inflacja, czy w takich faktów jak recesja, ale też takich faktów jak na przykład nowy program państwowy, rządowy dotyczący kredytów mieszkaniowych, kredytów na zakup pierwszego mieszkania. To ostatnie już pokazało tendencję rynkową, mianowicie już ceny mieszkań na rynkach, zwłaszcza w dużych miastach, wzrosły. Ceny wzrosły na mieszkania z rynku pierwotnego i także na mieszkania z rynku wtórnego, co bez wątpienia będzie miało wpływ na decyzje zakupowe osób, które z tego programu nie korzystają, które w nieruchomości inwestują. Program jest skierowany do osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie w życiu. Jeżeli mamy na koncie już mieszkanie własne plus jakieś mieszkania inwestycyjne albo w ogóle po prostu mieszkanie własne i rozważamy pierwsze mieszkanie inwestycyjne, to już ten program nas nie dotyczy, a podwyżki cen na nieruchomości jak najbardziej. Zresztą doskonale wiemy, że każdy program rządowy polegający na rozdawnictwie czegoś i czegoś ostatecznie powoduje wyłącznie wzrost cen. I tak jest w tym wypadku. Podobno liderem wszelkich wzrostów jest aglomeracja śląska, a szczególnie Katowice, ale też w innych dużych miastach średnio o 2-4% ceny mieszkań wzrosły, na rynku wtórnym nawet bardziej, a najprawdopodobniej w ciągu kolejnych 12 miesięcy, szczególnie na jesieni tego roku, te wzrosty będą jeszcze wyższe. Do czego nas to skłania? Do inwestowania w innego rodzaju walory, na przykład w dzieła sztuki czy w przedmioty kolekcjonerskie. I to jest jedna strona medalu. To też oczywiście wiąże się z inflacją w momencie, kiedy macie jakieś oszczędności w postaci ulokowane na rynkach finansowych w postaci depozytów, to doskonale wiecie, że inflacja Wam te oszczędności zżera i to zżera bardzo aktywnie, w związku z czym także wiele osób wycofuje oszczędności, nawet generalnie inwestycje walutowe z rynków finansowych i przekłada na innego rodzaju inwestycje, na przykład właśnie w dzieła sztuki. Z drugiej strony, ja już raz wspominałam o nie tak dawno opublikowanym raporcie o dobrach luksusowych na rynku polskim przygotowanym przez KPMG. Depozyty to jest większość tego luksusu, którego doświadczają Polacy, to znaczy my w pierwszym rzędzie kupujemy luksusowe samochody, a potem różnego rodzaju dokumenty czy papiery inwestycyjne depozytowe na rynku finansowym. W związku z czym tych pieniędzy w depozytach w Polsce jest jeszcze bardzo, bardzo dużo i szacuje się, że ponad 40% w ogóle jakichkolwiek oszczędności czy jakichkolwiek zasobów finansowych Polaków to są właśnie lokaty w depozytach. Bardzo dużo, biorąc pod uwagę tę inflację i raczej zupełnie idiotyczne, bo tego się nie da inaczej nazwać, odsetki czy też profity płynące z przechowywania pieniędzy w bankach.
w uproszczeniu. W związku z czym ta inflacja, ta recesja, bo teraz recesja to też jest spowolnienie, z tą recesją to jest tak, powiedziałabym, bardzo różnie. Z jednej strony faktycznie wszystko zdrożeje i do tego nie trzeba być ekonomistą, wystarczy pójść do sklepu. Ceny wakacji w Polsce okazują się być dość zabójcze i w związku z tym chętniej wyjeżdżamy za granicę. Wiele też innych walorów zdrożało, ale z drugiej strony też to się napędza, zarabiamy ciut więcej, może też racjonalniej patrzymy na pieniądze. Wiele gałęzi gospodarki się bardzo dobrze rozwija, na tle Europy ciągle mimo tych wszystkich willi plus wypadamy naprawdę nieźle, więc z tą recesją to jest tak, że ona znowu jest tak, że dotyka najbardziej najbiedniejszych, bo w ogóle wszelkie kryzysy, wszelkie recesje, wszelkie sytuacje, zmiany, niepewności na rynkach finansowych, czy w ogóle w świecie gospodarczym mają to do siebie, że na nich biedni biednieją, a bogaci się bogacą. Z tymi bogatymi, to już żeśmy też rozmawiali, w Polsce nie jest tak różowo, pojęcie jest mocno nieadekwatne, ale faktycznie jakby tak na chłodno popatrzeć na polską gospodarkę, to wcale nie jest tak źle. A z drugiej strony jest sytuacja taka, że galerie, domy aukcyjne otrzymują ciągle propozycje sprzedaży z rabatem 50%, sprzedaży z rabatem 40%, obniżki ceny o ileś. Ja stale się borykam z takimi mailami pod tytułem: no w obliczu trudnej sytuacji zapewne pani by chciała zarobić cokolwiek, w związku z czym może tak za pół ceny. No nie, na rynku sztuki jest dobrze. Oczywiście na pewno w pierwszej połowie roku nastąpiło pewnego rodzaju spowolnienie, nie oszukujmy się. Też rekordów aukcyjnych, takich super spektakularnych, mamy mniej. Może tego nie czujecie, bo media rozdymają je jeszcze bardziej. Natomiast taka średnia obrotów na rynku sztuki jest całkiem przyzwoita, co nie powinno absolutnie skłaniać inwestorów do oczekiwania na rynku sztuki niezwykłych rabatów. Ale trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że to jest też zresztą bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o innego rodzaju produkty czy usługi premium. Mianowicie ja zaobserwowałam to w obszarze usług dotyczących urody, fryzjerstwa i jeżeli chodzi o restauracje, na przykład w Warszawie. I wygląda to mniej więcej tak, że te restauracje, czy ci fachowcy, którzy kiedyś mieli, myśmy tak to postrzegali, bardzo wysokie ceny, te ceny utrzymali, czyli one się nie zmieniły, ewentualnie te podwyżki były bardzo delikatne, ponieważ decydenci w tych firmach, specjaliści uważają, że klient więcej nie wytrzyma, że nie można podnosić cen niewiarygodnie wysoko, ponieważ klient odpłynie, więc jeżeli coś kosztowało X, to kosztuje na przykład X plus 10% maksymalnie. Natomiast ci, którzy serwowali usługę bardzo pośredniej jakości i jeszcze do niedawna, powiedzmy w okresie pandemii, byli dużo tańsi. Jeżeli to były restauracje, które były restauracjami takimi sobie, niczym się nie wyróżniającymi i były w związku z tym tańsze, to teraz podnieśli ceny znacząco i mniej więcej doszlusowali do poziomu tych lokali usługowych czy lokali gastronomicznych, które jeszcze nie tak dawno uważaliśmy za drogie. Efekt jest taki, że dziś można świetną usługę czy świetnej jakości serwis kulinarny, nazwijmy tak, nabyć w realnie dość przystępnych pieniądzach, jak na dzisiejsze ceny, ale trzeba włożyć więcej energii, więcej czasu poświęcić na zastanowienie się, kto nas dobrze obsłuży i kto ma tę usługę wysokiej jakości, a kto tylko próbuje się repozycjonować podwyżką ceny. I na rynku sztuki jest podobnie, to znaczy prace wybitnych, żyjących artystów młodego i średniego pokolenia, wybitnych, takich, którzy mają naprawdę znaczący dorobek, którzy mają tą siłę noty biograficznej, o której bardzo często mówimy, którzy są reprezentowani przez galerie,
zdrożały albo niewiele, albo wręcz w ogóle. Natomiast zwłaszcza na aukcjach młody prężny kicz, taki, który sprzedaje się w wyniku głosów mniej wyrobionej publiczności, sprzedaje się zdecydowanie drożej. I to jest bardzo dobry moment dla osób, które chcą inwestować na rynku sztuki. Nie poprzez oczekiwanie rabatów, upustów i korekt, bo nie na tym to polega. Dzieło sztuki dziś jest więcej warte niż wczoraj, bo jego wartość rośnie w czasie i recesja tutaj na to nie ma wpływu. Klientów wcale nie jest mniej, być może są tylko inni. W związku z czym nie ma przestrzeni do rabatów, ale jest przestrzeń do wyszukiwania okazji, do wyłapywania twórczości tych artystów, którzy mają ugruntowaną pozycję, natomiast nie mają takiej buty w sobie, aby eskalować te ceny, podnosić do nie wiadomo jakiego poziomu, a z drugiej strony też nie wystawiają się regularnie czy jakoś bardzo często na aukcjach po to, żeby się ścigać z tą bardzo kolorową młodzieżą, ewentualnie się ścigać często też z amatorami, czyli z ofertą, która no, jest bliska pieską, kotką, pięknym dziewczynom szlak metalu. To oczywiście też jest potrzebne, to też jest taka sztuka, którą ja uważam za ważną, bo bardzo często otwiera pierwsze drzwi z wrażliwością. Bardzo często jest tak, że właśnie takie dzieła sztuki kupujemy jako pierwsze, drugie. Chodzi o to, żeby piąte i siedemnaste były już zupełnie inne. Ja regularnie, raz w miesiącu w Xanadu przygotowuję aukcję młodej sztuki i ogromnie się cieszę, kiedy ludzie nabywają dzieła, które sprawiają im radość. Natomiast też chciałabym, żeby to się wszystko odbywało w cenach realistycznych, czyli żeby była zachowana zdrowa proporcja i żeby nie było tak, że praca młodego twórcy czy też amatora, kolorowa i spektakularna, sprzedaje się w pieniądzach większych niż profesora na aukcji sztuki współczesnej, gdzie ta aukcja sztuki współczesnej państwa deprymuje, ponieważ ceny nie są równe, a nie wiadomo z czego wynikają, bo przecież nie macie czasu przeczytać tej noty biograficznej i też no, nie wynoszą 1000 zł, tylko są wyższe. A potem się okazuje, że taką dość kolorową, radosną pracę malarską kupujecie za 70 tysięcy w wyniku emocjonującej licytacji. Więc wracając do tych cen w recesji, czy do tych cen w obliczu inflacji, czy podwyżki cen na rynku nieruchomości, dzisiaj nie ma na rynku sztuki, a przynajmniej nie powinno być nigdzie rabatów, bo nic się tej recesji na rynku sztuki nie ma. Ale na pewno warto dziś dzieła sztuki kupować, wybierać te prace, których autorzy nie podnieśli cen, te galerie, które nie podniosły cen albo podniosły je w niewielkim stopniu. My podnieśliśmy rok temu raz, na jesieni będziemy podnosić ceny drugi raz, no bo też jakby jesteśmy reprezentantami, znaczy nie jakby, jesteśmy reprezentantami interesów artystów i komitentu, w związku z czym abstrahując już od naszego własnego obrotu i korzyści, nie możemy działać na ich niekorzyść. Zresztą wy też raz jesteście po stronie kupującego, a raz jesteście po stronie sprzedającego i chcielibyście, sprzedając posiadane walory, uzyskać godną cenę. I tutaj dotykam jeszcze jednej kwestii, mianowicie kiedy jest recesja, to może na rynku ogólnie ekonomicznym, to na rynku sztuki często nawet jest lekka hossa albo duża hossa, ale bez wątpienia jest duży ruch. I ten ruch jest zarówno po stronie kupujących, jak i po stronie sprzedających. W efekcie można nabywać bardzo ciekawe obiekty. Ja muszę przyznać, że do nas tutaj napływa w tej chwili dużo więcej propozycji niż wcześniej sprzedaży obiektów z drugiej ręki i to bardzo dobrych, kolekcjonerskich. Czasami jest tak, że zanim zdążymy je wystawić na aukcji, to w wyniku zaofertowania do naszych stałych klientów one już zmieniają właściciela i ten ruch jest wyraźnie widoczny, więc bez wątpienia w tym względzie obecny czas to czas okazji. To nie są okazje cenowe, to jest raczej okazja na nieprzepłacanie, kupowanie w spokoju i kupowanie bardzo ciekawych walorów. I do tego Was zachęcam, ale zniechęcić chcę do
realizowania takiego projektu wyszukiwania rabacików. Szkoda chyba czasu na proponowanie artystom czy galeriom zakupów z rabatem 50% czy nawet 20%, ponieważ od tego, że rząd zdecydował się przyznać jakieś preferencje kredytowe, artyści nie malują gorzej, a ich dorobek się nie zmienił. I na tym poprzestałabym, jeżeli chodzi o ten temat, a drugi temat jest bardziej wakacyjny, ale wymagający, mianowicie chciałabym z Wami porozmawiać o strategii, o koncepcji strategicznego przemyślenia Waszych kolekcji i Waszego portfela inwestycyjnego, jeżeli chodzi o sztukę. Dlaczego? Dlatego, że są wakacje i faktycznie w tej skrzynce mailowej tych maili jest mniej. Macie więcej czasu. Ten czas często też jest takim czasem, na przykład na urlopie, ale nawet w domu, takim czasem, gdzie mamy więcej przestrzeni na zastanowienie się. Wakacje to często po początku roku, moment, kiedy porządkujemy pewnego rodzaju sprawy, zadajemy sobie pytanie, co jest słuszne, po co, jak pewne rzeczy rozwijać. I ten nacisk na rozwijać bym położyła, mianowicie chodzi o to, żebyście zaplanowali swoje artystyczne zakupy. Mam tu na myśli po pierwsze osoby, które kolekcjonują i osoby, które inwestują, ale także osoby, które do tej pory kupowały po to, żeby ozdobić mieszkanie, biuro, apartament firmowy, które kupowały dość spontanicznie, które kupowały kilka prac i jakby właśnie ten projekt estetyczny był dla nich najistotniejszy. Czyli nie myślały o tym, że te gesty zakupowe przerodzą się kiedykolwiek w kolekcję. To być może jest świetny moment na refleksję. Refleksję po pierwsze, co mamy, po drugie, dlaczego to kupiliśmy, po trzecie, jak to kupiliśmy. Czy w ramach tego, jak nie popełniliśmy jakichś błędów, czy można to było zrobić mądrzej, czy można było to zaplanować, albo czy ta radość ze spontanicznego kupowania jest dla nas na tyle cenna, że nie chcemy jej zgubić, bo to też taka decyzja może zapaść. I w kontekście tych przemyśleń proponowałabym Wam zaplanować swoje kolejne zakupy. Ale tak zaplanować z kartką w ręku. Czyli tak naprawdę zadać sobie konkretną pracę. Zastanowić się, co mamy, co nam się podoba, jakim kluczem kierujemy się, budując swoją kolekcję lub swoją jakąś wartość inwestycyjną, albo jeżeli tego jeszcze nie robimy, to poszukać w ogóle tego klucza. Zrobić research artystów, rzeczy, które nam się podobają, stylów i trendów i spisać sobie na kartce, wybrać sobie kolejnych 20 dzieł sztuki, które chcielibyście nabyć. I po prostu ich potem szukać. Szukać w konkretnych galeriach, szukać na aukcjach. Ja mam bardzo wielu kolekcjonerów, którzy kupują u mnie dziś obraz i mamy pewną nakreśloną ścieżkę. Ja wiem, co oni będą kupować, jakiego rodzaju nazwiska będą kupować przez następny rok czy półtora. Bo w związku z tym, jak funkcjonuje u nich dynamika nadwyżek finansowych, my jesteśmy umówieni, że do jednej pracy artysty taki kolekcjoner chce dokupić kolejną, żeby pełniej pokazać autorski dorobek, albo do kupionej pracy artysty my w kontakcie z tym autorem wyszukujemy, albo też na rynku wtórnym wyszukujemy prac wcześniejszych, z wcześniejszych okresów twórczości takiego autora po to, żeby pokazać pewną tendencję rozwojową. Mamy kolekcjonerów, którzy dziś kupili jakieś prace młodego twórcy albo realnie twórcy średniego pokolenia, proszą, żebyśmy znaleźli dla nich czy sięgnęli z naszych relacji po artystów będących profesorami tego człowieka, który zafrapował i jako pierwszy zwrócił uwagę, bo to też jest bardzo ciekawa tendencja, że bardzo często zdolni uczniowie swoich profesorów później są ambasadorami, swoją twórczością ambasadorami
dorobku artystycznego mentorów. Oczywiście ci mentorzy będą relatywnie drożsi, ale gdzieś w twórczości tego młodszego pokolenia ich dorobek odbija się jak w lustrze i kolekcjonerzy sięgają po całą taką linię, taką spuściznę, taki, nie wiem, taką wiedzę plemienną, trudno mi to uchwycić stosowną nazwą, ale bardzo często kolekcjonujemy profesorów naszych ulubionych artystów. I tego typu strategie, przemyślenia, czy też nawet takie listy, jak ukradnę teraz określenie od naszego eksperta, który prowadził ostatnio webinar na temat kolekcjonowania i renowacji mebli od Daniela Stolińskiego, który przyznał się na tym webinarze do listy takich zdrożnych zachcianek. I wręcz jeżeli chodzi o ten design meblowy, tę listę na webinarze pokazał. Chciałabym Was nakłonić do tego, żeby w tym wakacyjnym czasie, żebyście przygotowali sobie właśnie taką listę zdrożnych zachcianek artystycznych. Takie najbliższe 20 obrazów, rzeźb czy grafik, które chcielibyście mieć w swoich zbiorach, bo być może konkretnych, a być może po prostu tylko nazwiska artystów, to znacznie łatwiejsze. Pomyśleli, jakie między nimi zachodzą korelacje, pomyśleli, dlaczego właśnie takie nazwiska wzbudzają Wasze zainteresowanie, z czego to wynika. Czy wynika to z pewnego błędu torowania, czy z błędu poznawczego wynikającego z tego, że na przykład te nazwiska narzucają Wam się w katalogach aukcyjnych? Czy ostatnio byliście na jakiejś wystawie, czy zwiedzaliście muzeum, które ma określony profil i to Was ukierunkowało, czy to jednak wynika z jakichś długoterminowych fascynacji? Warto zadawać pytania właśnie dlaczego coś mi się podoba i żebyście ten czas wakacyjny poświęcili na właśnie tego typu strategię. To może być też strategia inwestycyjna, to znaczy postawienie sobie zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę innego pytania, czy trochę innego zadania przed sobą, mianowicie zadania, jeżeli chciałbym, żeby moja inwestycja, chciałabym, żeby moja inwestycja była inwestycją na 15 lat, to jakie przesłanki działają za tym, że twórczość danego artysty znacząco zdrożeje w perspektywie tych 15 lat? Czyli na przykład wybrać artystów o ogromnym dorobku, u schyłku życia, wybrać artystów, których twórczość ma zaplanowane duże retrospektywy w muzeach w najbliższych czasach, w najbliższym czasie, na przykład 5-letnim. To się daje zrobić chociażby poprzez to, że w różnych periodykach, już bardziej branżowych, ale muzea publikują takie informacje, że pracują nad jakimiś wystawami monograficznymi i poszukują prac, poszukują dzieł do skomponowania takiej wystawy zaplanowanej na przykład na 2026 rok, czy nawet dalej. Popatrzeć też w kontekście tej inwestycji na przykład, co mają inni najwybitniejsi polscy kolekcjonerzy w kontekście dużych zespołów dzieł, bo jeżeli jakaś kolekcja zawiera znaczącą liczbę prac jakiegoś artysty, który jeszcze w tej chwili jest umiarkowanie wylansowany cenowo, to istnieje duża przesłanka, że w perspektywie najbliższych kilku lat prace takiego autora zdrożeją. Albo jeżeli wiecie, wymieniając się doświadczeniami czy jakimiś informacjami, czy też podpytując swoich galerzystów, doradców, art advisorów, my po prostu dzielimy się tymi informacjami, że jakiś kolekcjoner znaczący skupuje pracę, jego fokus jest na konkretnym nazwisku, skupuje pracę jakiegoś artysty, to warto być może, zanim te prace horrendalnie zdrożeją, też się twórczością takiego autora zainteresować. Dużo tu jest przesłanek, ale tutaj to jest taka praca inwestycyjna do wykonania. I teraz myślę, że część z Was jest trochę onieśmielona ogromem tego zadania, ale właśnie, wakacje to jest ten moment, kiedy jest czasu więcej, więc można się pochylić nad tematem, można sobie zrobić plik na komputerze albo po prostu kajecik ładny, zeszyt kupujemy gdzieś
po to, żeby nas inspirował. To dziewczyny tak najbardziej lubią, ale z kolei panowie też, jeżeli w skórę dobrze oprawny. I w takim papierze gdzieś te swoje przemyślenia spisywać, swoje cele, tą listę zdrożnych zaścianek spisywać i określać. A jeżeli chcielibyście nie być w tym sami, to ja zapraszam na konsultację ze mną. To jest forma płatna, ale właśnie tym się różni od doradztwa takiego bieżącego w Xanadu. Pani Agnieszko, czy ten obraz jest ok, czy pasuje do mojej kolekcji, czy jest właściwie wyceniony, czy powinienem go kupić, bo to jest rozmowa handlowa i ja wtedy bardzo chętnie Wam pomogę, tak jak zawsze mówię, jeżeli przyszliście już do mnie z takimi pytaniami, to ja wiem, że wydaliście już u mnie pieniądze i możemy się tym nie zajmować, a możemy się skupić na tym, żeby dobrać najlepsze dzieło sztuki do Waszych potrzeb. Natomiast jeżeli chcecie popracować nad swoimi przestrzeniami finansowymi i nad swoimi kolekcjami bardziej strategicznie właśnie, w sposób przemyślany, zaplanowany, zrozumieć, do czego dążycie, jak chcielibyście, żeby te kolekcje czy te portfele inwestycyjne wyglądały przynajmniej w zakresie pierwszych, nie wiem, 20-30 nabytków, to nad taką strategią możemy popracować wspólnie i ja tutaj się będę bardzo intensywnie dzieliła z Wami wiedzą, ale właśnie zapraszam, to już jest opcja konsultacji płatnych na stronie internetowej. Mamy na ten temat wszystkie informacje, ale też w linku do tego spotkania będzie, to znaczy w opisie tego spotkania, tej naszej dzisiejszej audycji będzie link do tychże konsultacji. I teraz chciałam już przejść, żeby Wam nie truć tak intensywnie, bo strasznie poważnie ta pierwsza część nam wyszła, to teraz chciałabym Wam zarekomendować jak zawsze książkę, wystawę i miejsce w sieci. Zacznijmy od tego ostatniego. Chciałabym Was zachęcić do ruszenia do aplikacji Spotify, bo faktycznie tylko w tej aplikacji jest podcast, który chcę Wam teraz zarekomendować. Podcast nazywa się Format ma głos. Dlaczego format? Format to pismo, kwartalnik wydawany od kilkudziesięciu lat. Ja nie sprawdziłam od ilu, ale myślę, że co najmniej od 25, jak nie 30 lat przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pismo, które bardzo obszernie opisuje, ale też ilustruje, bo zawsze była to publikacja o wysokiej jakości ilustracji. Wydarzenia, jeżeli, które dzieją się w ogóle w sztuce, na scenie artystycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wrocławskiego, co naturalne, ale też ze znaczącym uwzględnieniem tematów nie tylko z naszego kraju, ale dużych wydarzeń artystycznych, które się dzieją na świecie. Nie tylko takich jak Biennale w Wenecji, ale chociażby takich tematów związanych ze sztuką elektroniczną, co zawsze mnie w formacie frapowało. Tam są często poruszane takie tematy, które są naprawdę bardzo niszowe, a niezwykle interesujące i pokazują sztukę w bardzo szerokim spektrum. To nie jest tylko rzeźba i malarstwo, tam jest właśnie też to odium związane ze szkłem, bo to jest symptomatyczne, czy z designem, bo to jest bardzo symptomatyczne dla ASP we Wrocławiu. Ja bardzo dobrze znam to pismo, bo też przez lata je kupowałam i czytałam i dalej to robię, a przez lata także pisałam do tego kwartalnika, miałam tą ogromną przyjemność, zresztą w doskonałym gronie, w związku z czym nawet jakbym zapomniała kupić egzemplarza w przysłowiowym Empiku, to otrzymywałam egzemplarz autorski, więc już ciężko było nie przeczytać, a naprawdę pismo jest, choć akademickie, to bardzo wciągające i zawsze miało takie, jak na tle innych pism akademickich wydawanych w Polsce, zdecydowanie bardziej wszechstronne podejście i ujęcie, bardziej lifestyle'owy koncept i lekko przystępniejszy język, więc zdecydowanie polecam. I ta progresywność, to otwarcie na rozmaite media spowodowało też, że w ramach formatu powstał podcast. Ten podcast na razie ma 4 odcinki i właśnie nazywa się Format ma głos. Jest dostępny wyłącznie na Spotify. Ja zakładam, że projekt się będzie
rozwijał i z czasem będzie we wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych. Na stronie formatu, magazynu Format, znajdziecie go w takiej zupełnie idiotycznej, nic nie mówiącej zakładce media. Ja po prostu myślałam, że na tej stronie nie ma informacji o podcaście i tak klikałam, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek i znalazłam właśnie tam. Natomiast są to te pierwsze 4 odcinki, które przesłuchałam, są rewelacyjne. Ostatni dotyczy Festiwalu Srebra w Legnicy, też dość niszowy temat, a z drugiej strony bardzo ciekawy, bo ta forma eksperymentalna w biżuterii jest niesamowicie kreatywna od lat. Legnica to jest mekka biżuterników, srebrników, jubilerów, jakkolwiek by to nie nazwać, ale tak naprawdę artystów tworzących w metalach, niekoniecznie szlachetnych. Bardzo ciekawa zawsze wystawa, bardzo ciekawy konkurs i te wszystkie komentarze i opowieści właśnie znajdziecie w podcaście. A z kolei pierwszy odcinek podcastu to była rozmowa z Anną Markowską na temat jej publikacji dotyczącej Natalii LL. Wydawałoby się, że o Natalii LL napisano i powiedziano już wszystko, ale naukowczyni czy historyczka sztuki tej klasy, co Anna Markowska, pokazuje, że można bardzo dużo jeszcze na temat tej artystki powiedzieć i w zupełnie innych kontekstach. Książka jest, przypuszczam, arcyciekawa, jeszcze jej nie czytałam, natomiast znam inne publikacje Anny Markowskiej, zarówno o sztuce amerykańskiej, jak i taka publikacja, która była tutaj dawno, dawno temu w audycji o gustach się dyskutuje, rekomendowana o tym, dlaczego Duchamp czesał się z przedziałkiem. Polecam Wam książki Anny Markowskiej i polecam Wam też usłyszenie tego, w jaki sposób naukowczyni o swoich publikacjach i swoich bohaterach mówi, stąd właśnie pierwszy odcinek Format ma głos, a wszystkie 4 polecam i śledźcie dalej. Zakładam, że jeżeli ta super niszowa audycja będzie miała naprawdę wielu słuchaczy, to się znajdzie w wielu aplikacjach podcastowych i będzie się rozwijać. Ja im bardzo kibicuję. Bardzo Was proszę o to, żeby nie była w tym osamotniona. Jeżeli chodzi o wystawę, to znowu ostatnio nie miałam czasu pojeździć, więc zapraszam Was do Warszawy, ale też i powód jest niebagatelny i zdarza się tylko raz na 2 lata, czyli mam na myśli Biennale Plakatu. Międzynarodowe Biennale Plakatu właśnie zostało otworzone w Warszawie w ubiegłym tygodniu i jest bardziej dostępne niż zazwyczaj, to znaczy nie trzeba, jeżeli chodzi o większość wystaw i wystawę główną, jechać aż do Wilanowa. Mamy wystawę w samym centrum, przy krakowskim przedmieściu, w budynku ASP, czyli Akademii Sztuk Pięknych w Pałacu Czapskich. Otwarta jest wystawa główna, otwarta jest też wystawa indywidualna Aleka Lekwernaka, czyli laureata takiej bardzo doniosłej, przyznawanej w ramach Biennale nagrody Józefa Mroszczaka. W tym roku dominuje tematyka związana, jeżeli chodzi o plakaty, dominuje tematyka związana oczywiście z wojną w Ukrainie, ze sprawami kobiet, z feminizmem, z osobami wykluczonymi, z problemami klimatycznymi, ale nie tylko. Na wystawie znajdziemy, ponieważ jakby ten plakat papierowy, uliczny, jest już w tej chwili dość niszowy, w związku z czym ostał się w swojej funkcji głównie w okolicach działań kulturalnych. Znajdziecie tam bardzo dużo świetnych plakatów do sztuk teatralnych, do wystaw, do festiwali, więc ta tematyka przesuwa się, już od dawna się przesunęła z produktu bardziej w kierunku właśnie wydarzeń w sferze kultury, czy też działań, tematów o wyrazie społecznym, tak bym to nazwała. Jeżeli chodzi o stylistykę, to przede wszystkim fenomenalna walka z czcionką, bardzo duże położenie nacisku na kolor, bardzo syntetyczny przekaz, jak nawet na plakat bardzo syntetyczny. Warto wszystko to oglądać. Ja dzisiaj wyjątkowo udało mi się, mam nadzieję, że tradycja będzie podtrzymywana, to tylko ode mnie zależy, udało mi się wrzucić na swojego prywatnego Instagrama relację fotograficzną i komentarz szczegółowy do tej wystawy. Bardzo Was zapraszam do śledzenia tego, co robię w sztuce poza Xanadu, bo staram się jednak
nie ograniczać tylko do przestrzeni tutaj, tylko mieć taki szeroki ogląd. W związku z, ale przede wszystkim zapraszam Was do tego, żebyście wygospodarowali czas i Biennale Plakatu w Warszawie odwiedzili. Wystawa główna i wystawa Le Quernaca jest czynna, są czynne do 13 września. Myślę, że to wystarczająco dużo wakacyjnego czasu, żeby dać radę je odwiedzić, nawet jeżeli się nie jest na co dzień mieszkańcem stolicy. I na końcu książka. Książka wydana kilka dobrych lat temu. Moja zdobycz antykwaryczna. Autorem książki jest Anders Riedel. Nazywa się Książka Bezcenne, naziści opętani sztuką. Książka, która zrobiła w momencie, kiedy wyszła na zachodzie, zrobiła naprawdę sporą burzę. Anders Riedel jest Szwedem. To też nie bez znaczenia, ponieważ jego perspektywa oglądu pewnych tematów jest zdecydowanie bardziej obiektywna i myślę, że jest jakby jego ucięcie jest w szerszym kącie niż zazwyczaj komentarze czy książki, publikacje dotyczące sztuki zawłaszczanej, kradzionej, niszczonej przez nazistów. Mam tu na myśli ujęcia amerykańskie. Ta książka w ogóle nie jest książką sensacyjną, to znaczy to nie jest kolejny na publikacja, która opowiada o Monuments Men, czyli o grupie historyków sztuki, którzy wraz z armią amerykańską jako pewnego rodzaju jednostka weszli do Europy, żeby chronić zabytki w momencie, kiedy alianci Europę wyzwalali. Oczywiście ta tematyka się tutaj pojawia, ale dość marginalnie. Główny temat tak naprawdę tej publikacji, tej książki, w zasadzie są dwa główne takie tematy. Pierwszy to jest ideologia. Zrozumienie tego, w jaki sposób Hitler i naziści wprzęgli sztukę i swoją ideologię, zarówno ideologię narodu, jak i ideologię faszystowską, jak podpierali grabieże aktami prawnymi, bo na terenie na przykład Francji, czy nawet na terenie Niemiec przed wybuchem wojny, czyli od mniej więcej 1933 roku, produkowali, nazwijmy to tak, pewnego rodzaju akty prawne, podkładki, które pozwalały im przejmować dzieła sztuki do zbiorów. Przede wszystkim Muzeum Hitler, Führer Muzeum w Lińcu, wielkie marzenie Adolfa Hitlera, stworzenie muzeum, które przerośnie Louvre i wszystkie światowe zbiory. Też ta ideologia to tutaj także pokazanie pewnych wzorców estetycznych, które dla nazistów były najbardziej istotne. Często także pewnych polemik pomiędzy historykami sztuki a Führerem na temat smaku i gustu, ponieważ Hitler był nie tylko kiepskim malarzem, ale także naprawdę gustu za specjalnie nie miał i lubił takie XIX-wieczne niemieckie cukierkowe landszafty. I to jest ta pierwsza kwestia ideologiczna. Druga kwestia to jest kwestia rynku sztuki. Rynku sztuki, który do dziś jest przesiąknięty obrotem dziełami zagrabionymi i przymyka na to oko, udając, że przecież nic się nie stało, że te zakupy są czynione w dobrej wierze. I na tle tego rynku sztuki to też jest kwestia muzeów, zbiorów muzealnych. Tutaj bardzo istotnym jest kwestia tego, co się wydarzyło w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku, jakby w okresie komunizmu, kiedy o tych kwestiach grabieży w ogóle się nie mówiło, zwłaszcza, że dzieła sztuki po prostu jako majątek zostały znacjonalizowane, więc temat gdzieś wyparował. I potem po upadku muru berlińskiego w Polsce po 1989 roku, gdzie ta tematyka w ogóle nie została i dalej nie jest poruszana, my bardzo mocno uwypuklamy nasze straty wojenne, natomiast zapominamy o stratach, grabieżach, kradzieżach i wymianach za życia dzieł sztuki
polskich Żydów, niemieckich Żydów, europejskich Żydów. To jest też kwestia posiadania, stanu posiadania muzeów europejskich i amerykańskich, może nawet szczególnie w tym wypadku amerykańskich, ponieważ świat muzealniczy czy w ogóle kolekcjonerski w Ameryce niesamowicie się wzbogacił na grabieżach i kradzieżach w obszarze europejskim w czasie II wojny światowej, a także w okresie poprzedzającym II wojnę światową. Naziści poza bolszewikami, którzy na pewnym etapie braków budżetowych wyprzedali część kolekcji Ermitażu, naziści byli wyłącznym systemem prawnym, powiedzmy tak, organizmem politycznym, który zdecydował się na sprzedaż, jawną sprzedaż dzieł sztuki ze zbiorów publicznych po to, żeby właśnie, oczywiście bardzo wiele z tych dzieł było niszczonych i palonych, ale oni doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że to nie są rzeczy tanie i że tak naprawdę podłożenie pod nie ognia to raczej pokazówka, a bardzo dużo dzieł modernistycznych artystów, czy artystów pochodzenia żydowskiego, czy artystów, których twórczość była zaliczona do tak zwanej sztuki zdegradowanej, bardzo dużo tych dzieł po prostu sprzedano i nie jeden marszant europejski czy amerykański na tym procederze znacząco się wzbogacił. I ostatni temat, który tutaj jest poruszany, który jest wręcz niewiarygodny, mianowicie ci historycy sztuki marszandzi i kunsthandlerzy, galerzyści, antykwariusze, którzy w aktywny sposób uczestniczyli z jednej strony w przejmowaniu i opiniowaniu dzieł sztuki do zbiorów faszystowskich, z drugiej strony w sprzedaży tych dzieł nieprawomyślnych, zdegradowanych, modernistycznych do zbiorów kolekcjonerów, choćby amerykańskich. Ci sami antykwariusze właściwie bez większego problemu prowadzili swoją działalność zawodową po zakończeniu wojny i dotyczy to zarówno amerykańskich kunsthandlerów, jak i niemieckich. I dla nas to może się wydawać zaskakujące, ale nie wiadomo, jakby było w Polsce, gdyby nie nacjonalizacja i to, że wolnego rynku sztuki i obrotu dziełami sztuki po 1945 roku w ogóle nie było, bo także w Polsce, ale także na Węgrzech, o tym bardzo, bardzo wyraźnie tutaj autor pisze, i także w jego rodzinnej Szwecji nikt się nie zastanawiał, skąd się pojawiły pewnego rodzaju obiekty w zbiorach publicznych. Ten temat jest bardzo palący, ponieważ ostatnie jakby spadkobiercy, to już nawet nie są sami posiadacze, sami kolekcjonerzy, ale ich spadkobiercy powoli też zaczynają odchodzić i za chwilę w ogóle nie będzie komu zwracać tych dzieł sztuki. I oczywiście, że to jest dla nas bardzo wygodne, żeby poczekać na to przedawnienie, ale z drugiej strony z powodów moralnych i z powodu tego, jak rynek sztuki w swojej transparentności powinien działać, my powinniśmy się pochylić nad tym problemem. Nie da się chyba sobie wyobrazić tego, żeby powtórzyła się gdziekolwiek w świecie, nawet nie tylko w Europie, gdziekolwiek w świecie sytuacja, żeby jakikolwiek reżim w taki sposób wprzęgł w swoją politykę sztukę, bo naprawdę Hitler posunął tę służbę sztuki na rzecz polityki do absurdu. Natomiast to nie jest tak, że ta tematyka nigdy już nas nie będzie dotyczyła i ten rozdział jest zamknięty zarówno po inwazji amerykańskiej na Bagdad, jak i w tej chwili po inwazji rosyjskiej. Ja się nie waham mówić o inwazji amerykańskiej na Bagdad, choć wiem, że dla być może części z Was to będzie nadużycie w określeniu. Czy tak jak teraz po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, temat dzieł sztuki, kradzieży dzieł sztuki, niszczenia, przemieszczeń, rewindykacji, to są tematy ciągle aktualne, a praktykę właściwą postępowaniu w tym obszarze powinniśmy wypracować właśnie na kanwie tego, co się działo z
ze sztuką w nazistowskich Niemczech, czy zagrabianą przez nazistów, sztuką kolekcjonerów pochodzenia żydowskiego, ale też pochodzenia słowiańskiego, bo także nasza polska sztuka była w ten sposób zagrabiana. Byliśmy narodem niższego rzędu, więc niespecjalnie się tutaj nasz dorobek liczył, a przecież posiadaliśmy niektóre ciekawe rzeczy, które warto było ukraść. Tutaj też autor porusza kwestię zawłaszczenia dzieł sztuki przez Rosjan, nie unika tego tematu, choć w momencie powstawania tej książki ten temat był nieco niewygodny. Teraz o Rosji mówimy w sposób bardziej otwarcie niemiły, natomiast wtedy to było jeszcze dość niewygodnym tematem. Także tych tematów fascynujących bardzo dużo w tej książce znajdziecie. Książka jest bardzo ma podłoże prawniczo-ideologiczno-handlowe. Tak jak powiedziałam, wielkich przygód, tutaj Monuments Men we Florencji nie znajdziecie, tutaj bomby nie wybuchają, tutaj raczej się wymienia Tycjana za życie. W związku z czym, jeżeli tego typu tematyka rzetelnie opracowana Was interesuje, to polecam. Książka jest napisana przez autora, który jest dziennikarzem. Ten dziennikarski język jest tutaj bardzo przystępny, fajnie się to czyta, mimo że tematyka jest trudna, to książkę się połyka bardzo szybko. Także serdecznie Wam polecam to jako literaturę czy lekturę na wakacje, przy czym w większości wypadków musicie już popolować po antykwariatach bądź na Allegro, bo tak w księgarniach to publikacja wydana chyba w 2015 roku, ona już nie jest dostępna, ale myślę, że to polowanie warto zrealizować, bo naprawdę jest to publika, tak, 2015 rok, wydawnictwo Albatros, natomiast zdecydowanie warto tę książkę poczytać. I to jest tyle, co dzisiaj, czy jakby z tematów, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Chciałabym Was jeszcze bardzo serdecznie zachęcić do uczestniczenia w webinarze, który przygotowaliśmy wspólnie z Markiem Kruczkiem, webinarze dotyczącym kolekcjonowania porcelany. To będzie pierwszy odcinek, bo podzieliliśmy z Markiem ten temat na dwie części. Pierwszy odcinek, pierwszy webinar, tym razem poświęcony porcelanie bardziej historycznej. Wszyscy wielbiciele Berlina, Miśni, Wiednia, to będzie coś dla Was bardzo, myślę, że smakowity kąsek. A poza tym zapraszam Was też do Xanadu fizycznie, na żywo, na niezwykłe warsztaty konserwatorskie, które się odbywają 20 sierpnia. Na naszej stronie już możecie znaleźć możliwość podstrony, na której możecie kupić bilety na te warsztaty. Bardzo mała grupa, tylko 15 osób będzie mogło w tych warsztatach uczestniczyć. Naszą przewodniczką po świecie konserwacji będzie Joanna Sitnik-von-Halset. Wszyscy uczestnicy otrzymają też bezpłatnie e-booka Joanny, który jest o konserwowaniu malarstwa. Z jednej strony dowiecie się bardzo dużo teoretycznych rzeczy na temat konserwowania malarstwa, ale z drugiej będziecie mogli sami wcielić się w rolę konserwatora, zobaczyć, jakie to jest trudne, zobaczyć, jak się uzupełnia ubytki w obrazie malarskim, zobaczyć, jak się złoci jakieś elementy, poznać odczynniki chemiczne, sprzęt, popatrzeć na to wszystko z bliska, dotknąć. Warsztaty przeznaczone są po pierwsze dla kolekcjonerów, żebyście, bo to bardzo po prostu poszerza wiedzę na temat tego, w jaki sposób dbać o dzieło sztuki, w jaki sposób ono jest skonstruowane, jak to wszystko się zachowuje. Po drugie dla osób, które mają taki manualny twist i chciałyby trochę też manualnie się rozruszać, popatrzeć na te dzieła sztuki w innym kontekście, dla artystów, którzy czasami, i to z kolei ja widzę w praktyce domu aukcyjnego, nie potrafią sobie w ogóle poradzić z jakimiś zniszczeniami, które spotkały ich dzieła, czy w pracowni, czy w transporcie, mimo że mają odpowiednie narzędzia, mimo że mają tą podstawową wiedzę, praktyka,
i przydałoby im się troszkę więcej wiedzy takiej, która pomoże im własny dorobek bardziej chronić. To jest też propozycja dla wszystkich osób młodych, które myślą o tym, czy Wydział Konserwacji na SP to nie jest ten wydział, który najbardziej ich kręci i którzy myślą, żeby w przyszłości zdawać na tego typu wydziały, czy do Warszawy, czy do Torunia, czy na innych uczelniach. Z tego, co widzimy już, po pierwsze bilety się sprzedały, grupa będzie niezwykle różnorodna. Wierzę też, że spędzicie po prostu świetnie na tych warsztatach czas, że też będziecie wymieniać się kontaktami, że to też networkingowo będzie bardzo ciekawe, a na pewno tego typu warsztaty to coś innego, bo zasadniczo warsztaty konserwatorskie są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów. To jest wiedza tajemna i mało kto, jeżeli chodzi o konserwatorów, tą wiedzą chce się dzielić, a już na pewno nie w takim bardzo praktycznym formacie. Joasia jest, większość jej wykształcenia i część też jej praktyki zawodowej to jest doświadczenie z Holandii. Oni tam są trochę bardziej otwarci, w związku z czym dała się namówić na to, żeby tą wiedzą tajemną, niemalże alchemiczną, się z nami podzielić. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, warsztaty się wydają naprawdę mega ciekawe, to znaczy ja też mam zamiar w nich uczestniczyć, więc mówię dlatego, że sama na nie czekam. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę dzisiaj. Spotkanie było dość długie, ale myślę, że tematy ważne. Jeżeli macie ochotę dopytać, to bardzo proszę o kontakt, czy mailowy, czy gdzieś w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach. O komentarze też proszę w tym kontekście, abyście wrzucali tematy, które Was interesują, a które będą dla mnie inspiracją do kolejnych odcinków. Udanego popołudnia.